Michał i Artur umówili się ze mną pod największym w Stanach sklepem zabawkowym nie po to, aby podziwiać zabawki. Tutaj kilka dni wcześniej zakończyli 35-dniową podróż na deskorolkach z Chicago do Nowego Jorku. Oryginalny pomysł powstał ponad rok temu, a wszystko zaczęło się od sennego koszmaru. Mia do mnie zadzwonił i mówił, wiesz, miałem ten niedobry sen i mówi, chodź mi coś, wiesz, fajnego. Mówię, wiesz, co chcesz zrobić? Chodź, pojeździmy na deskę. Mówię, no gdzie? Gdzie chcesz pojechać? Mówię, a może do Nowego Jorku? Nigdy tam nie byliśmy. Młodzi odważni przejechali prawie 1500 kilometrów, przejeżdżając przez Illinois, Indianę, Ohio, Pensylwanię, New Jersey i Nowy Jork. Przez 8 godzin dziennie pokonywali około 70 kilometrów. Podróż nie była łatwa, czasem w upałach blisko 40-stopniowych albo w burzach deszczowych. Najciężej było pokonać górzysty teren w Appalachach. Było ciężko, ale zrobiliśmy. Bywało też niebezpiecznie. Najniebezpieczny czas to jak jechaliśmy w nocy w Appalachian Mountains. No i nie było światła, nie było jakieś tam miasto blisko. A innym razem trochę zabawnie. W Pittsburgh jak byliśmy, w Pennsylvania, a jeden z fotografów, co zdjęcia z nas robił, on dla nas pozwolił zostać na weekend u niego w domu, to trochę z nim partowaliśmy. Wyprawa zabrała rok przygotowań i kosztowała prawie 12 tysięcy dolarów. Pomimo najlepszych nawet przygotowań podczas podróży zdani byli jednak na los Ameryki i Amerykanów. Ci ostatni byli życzliwi i często pomagali. Kiedy Bill dowiedział się o wyczynie Polaków, natychmiast zaoferował im pomoc i nocleg w Nowym Jorku. To, co zrobili ci dwaj, to wielki wyczyn. Jak można im nie pomóc? Michał przyjechał tu z Suwałek, kiedy miał 4 lata. Artur urodził się w Stanach Zjednoczonych. Obaj mieszkają w Chicago, znają się od lat. Chodzili do tej samej klasy w szkole podstawowej Liceum Polskiej Szkoły Sobotniej, a teraz studiują produkcję telewizyjną w Columbia College. Są pełni humoru, werwy i planów na przyszłość. Wiesz co, ja z którym jesteśmy, a takie chłopacy, co ciągle szukamy nowych rzeczy takich, o. Ja parę dni temu mówiłem dla Artura, że może chcę od Francji do Włoch iść tyłem. Można i tak, a póki co polskim zdobywcom Nowego Jorku na deskorolkach warto złożyć szczere gratulacje. I niech ktoś powie, że Mike i Artur nie są oryginalni. Lato sprzyja dobrym pomysłom nie tylko Polonii Amerykańskiej, a zatem czekamy na nowe pomysły. Z Nowego Jorku dla Tygodnia Polskiego, Jacek Hurkała.